Witam Was w kolejnym odcinku UK Warto Wiedzieć. Dzisiejszy temat odcinka to kierowcy symulatorów. Dlaczego taki temat dzisiaj podjąłem? Ponieważ oglądając różnych youtuberów, którzy robią krótkie filmiki na temat transportu, z których można dosyć często wiele się nauczyć, czytam również komentarze pod tymi filmami i jestem w szoku, to co ja tam czytam. Zastanawiam się, kto to pisze i skąd ma taką wiedzę, ponieważ w tych komentarzach są same bzdury. Postanowiłem również sprawdzić, co się dzieje na forach społecznościowych, takich jak na przykład kierowcy zawodowi w UK, czy tego typu podobne portale. I co się okazuje, że tam niczego się nie mogę dowiedzieć. Są same hejty, same bzdury, przekleństwa, wyzywanie się i tak naprawdę niczemu dobremu to nie służy. Nawet dwukrotnie zadałem pytanie związane właśnie z transportem, no i nikt nie był w stanie mi udzielić żadnej odpowiedzi. Natomiast tam były tylko same mądre głowy. Więc nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Szukałem w innych źródłach informacji i też zastanawiałem się, skąd ci ludzie mają taką wiedzę. Już nie mówię o nienawiści, ale porozmawiałem o wiedzy w transporcie. Przygotowując się do tego odcinka, wypożyczyłem książkę. Może ją pokażę, Podstawy transportu i spedycji. Pomyślałem sobie, że ją przeczytam, ponieważ patrząc na te wpisy, komentarze, pomyślałem, że ja nic na temat transportu nie wiem, no bo tam są sami mędrcy. Czytając tą książkę, nic specjalnego się nowego jak dla mnie nie dowiedziałem. To są informacje, prawda, o których w większości każdy kierowca dużej lory wie albo powinien wiedzieć. Natomiast ja na pewno skorzystałem, ponieważ dowiedziałem się o historii transportu, skąd on się wziął, gdzie jest jego kolebka. W każdym razie polecam, ale to nie o tym chciałem mówić. Zapraszam Was teraz do ekranu mojego monitora, w którym chciałbym Wam pokazać może nie podobieństwo, ale pokazać życie kierowcy, te realne, i życie kierowcy symulatora. Czyli takie porównanie. Przygotowałem dla Was kilka gier z symulacją ciężarówek. Zaznaczam, że to nie jest ranking. Żaden ranking, to jest po prostu podane kilka przykładów. I na tej podstawie chciałem zobaczyć, pokazać Wam, skąd się bierze ta niesamowita wiedza właśnie kierowców symulatorów na temat transportu, a przy okazji zobaczycie, jak wygląda prawdziwa droga, no, o czym chyba większość tutaj osób, które mnie oglądają, wiedzą. W związku z tym zapraszam Was na mój ekran. No i na ekranie mamy dwa okienka. Po prawej stronie mamy okienko, w którym zaraz odtworzę film z mojej serii Dalej nie jadę. Pod spodem umieszczę tam link do tego filmu. Ten film był zrobiony kilka lat temu, jak przejeżdżałem przez jeden z dłuższych mostów w Szwecji, w Skandynawii generalnie. A po lewej stronie przeczytam Wam kilka informacji na temat gier związanych właśnie z transportem, czyli symulatorów ciężarówek. Więc tak, zapraszam. Uruchamiamy film, który ma około 15 minut po prawej stronie i przejdźmy na lewą stronę ekranu. Pierwszą grę, którą tutaj znalazłem, to jest gra Euro Truck Simulator 2 na PC. Co w tej grze można zobaczyć? Ta gra ustanawia nową generację, jeśli chodzi o symulatory ciężarówek. Jest genialna. Daje uczucie całkowitego, otwartego świata, który jest gotowy do eksploracji w swojej bardzo szczegółowej ciężarówce. Możesz zacząć od ciągnięcia ładunku dla innych, a następnie zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić własną flotę pojazdów i zachować więcej tych zysków dla siebie. Jest to nie tylko nowy poziom symulatora ciężarówki, ale także wbudowany w niego sympatyczny symulator zarządzania firmą, w którym możesz grać jako dyrektor firmy transportowej i rozwinąć swój biznes do wiodącej marki w branży ciężarówkami w całej Europie. Muszę przyznać, że ta gra zaskoczyła mnie i jest tak blisko prawdziwego, jak to tylko możliwe. Jest bardzo uzależniająca. Kiedy myślisz, że zamierzasz tą grę wyłączyć, zawsze kończysz wykonywanie tylko jednej kolejnej pracy. No, wiadomo, że ta gra wciąga.
Chyba na tym to polega, żeby ją kupić i bawić się. No i tak jak tutaj widać na krótkiej reklamie, na filmiku, prawda, można sobie upiększać swoje auto. No jest to fajne. Kolejną grą, którą znalazłem dla Was, to jest Rick and Roll na PC-ta. Nie patrz na Rick and Roll jako pełny symulator i nie zawiedziesz się. Ta gra zręcznościowa o tematyce ciężarówek jest niesamowita. Nie jest to gra pozbawiona wad z fizyką i manipulacją, bardziej ukierunkowaną na wyścigi niż jazda. Ale to tylko świetna zabawa. Zmierz się z innymi kierowcami, aby wyładować ładunki w całym kraju do punktu dostawy. Nie kieruj się zbyt szybko, bo przyciągniesz uwagę policji. Ta gra oferuje autentyczny wygląd z niesamowitą mapą, która jest ogromną, w pełni rozbudowaną ciężarówką i szczegółowym systemem diagnostycznym, który obejmuje ostrzeganie o klockach hamulcowych czy uszkodzeniu silnika. Podsumowując, dopóki nie patrzysz na grę jako na sim, możesz wybaczyć jej niedociągnięcia. Wybierz malowniczą przejażdżkę lub ścigaj się z konkurentami. Tak, ściga się z konkurentami. No tutaj wiadomo, że w życiu realnym nie ma możliwości ścigania się w jakikolwiek sposób. Ocierania się o inne ciężarówki, czy wpadania na barierki, no to jest nierealne, więc no, ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No ale dobrze, gra to gra. Następny przykład symulatora to jest Hard Track 18 Wheels of Steel na PC. A co o tej grze? Licytuj zlecenia, a następnie uderzaj na asfalt, aby dostarczyć ładunek szybciej niż konkurencja. Ta zabawna gra z pojazdami ciężarowymi oferuje 18 różnych ciężarówek, w tym platformówki i cysterny. Realistyczna gra transportowa, która dobrze sobie radzi i jest wyposażona w własną szafę grającą, dzięki czemu możesz słuchać własnej muzyki wirtualnej na drodze. Z powodzeniem można zrekompensować odstawić przyczepę do rampy załadunkowej, ale po opanowaniu osiągniesz każdy termin dostawy. To znaczy, jeśli nie zostaniesz zatrzymany za przekroczenie prędkości lub błędne zużycie paliwa. Podsumowując, jest to świetna gra, która jest wizualnie spektakularna i stawia twarzą w twarz z problemami, które kierowcy ciężarowych codziennie napotykają, próbując osiągnąć termin. No czy ta gra jest spektakularna? Nie wiem. No widać tutaj na obrazie, na tej reklamówce, no, że tutaj no, ze spektakularnością to nie ma tu nic wspólnego. Znowu możemy bawić się, odczepiać naczepy, zostawiać je gdziekolwiek. No, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. No ale dobrze, nieważne. Następna gra, którą chciałem Wam przedstawić, to jest Król Trasy 66 na PS2. Ta gra zręcznościowa jest zabawnie prezentowana. Jest to ponadprzeciętna interpretacja amerykańskiej sceny kierowców ciężarówek opracowanej przez Japończyków. Nie jest to bardzo realistyczne podejście do branży przewozów towarowych, co widać również w kontrolach. Jest to gra, w której można zainstalować dodatkowy gaz, nitro, mieć większą moc. Chociaż nie jest to dokładny obraz branży przewozów ciężarowych, zdecydowanie warto się z tym pogodzić, jeśli nie jest zbytnio zdyscyplinowany z realizmem, czyli gra dla chyba młodszych już. Z dużą ilością poziomów. I można tutaj ulepszać ciężarówki. Król Trasy 66 sprawia, że wrócisz po więcej. Ciężar ciężarówek szaleństwa wszedł w tworzenie tej gry, która na pewno Ci da fajną zabawę. To jest dla jakichś małych dzieci, no to jest początki chyba gier. Dla mniejszych, po prostu młodszych, poniżej chyba 10 lat. No i to właściwie tyle. No i tutaj co jeszcze mamy? Mamy jakąś grę Mercedes-Benz Trucking Racing na PC, no ale tu widzimy, że to jest ściganie się przerobionymi ciężarówkami po wewnętrznym jakimś torze. No i chyba tutaj na zakończenie chciałbym pokazać taką grę Big Mada Truckers na PlayStation 2. A co tutaj? Big Mata Truckers do zabawy i to też jest orzeźwiający tytuł. Zaczynasz grę od wielkiej mamy, która daje ci ciężarówkę i trochę towarów do sprzedania. Co za hojna dama, która prowadzi cię do innego miasta, żeby je sprzedać za dobrą cenę. Potem wrócisz na miejsce kierowcy i odjeżdżasz swoją ciężarówką z 18 kołami. Obsługa ciężarówki do której się można przyzwyczaić, ponieważ na początku jest trochę trudna. Nie ma ustalonej trasy między poszczególnymi miastami, więc możesz swobodnie poruszać się po otwartej drodze. Jak chcesz
ale miej oko na swoje liczniki paliwa i obrażenia. Kupuj towary, sprzedawaj towary, zatankuj, naprawiaj ciężarówkę w każdym mieście, a wyruszaj ponownie. Nieostrożna jazda skutkuje pościgami policyjnymi, gdzie jeśli nie jesteś wystarczająco szybki, zostaniesz aresztowany i spędzisz noc w areszcie. Ta gra jest świetną zabawą do gry i ma wyjątkowy i oryginalny wygląd. Tak, no to ja nie wiem, czy prawdziwą ciężarówką można się ścigać z policją, aby uniknąć aresztu. No oczywiście, no tak jak mówię, to jest zabawa. No i wracając do naszego tematu, patrząc na prawą stronę ekranu, na prawe okienko, ja dalej jadę przez ten most. Bo tutaj pokazałem wam 4 czy 5 informacji na temat gier, a ja cały czas tego mostu jeszcze nie przejechałem. I to jest realne życie. I nie bardzo rozumiem, co właśnie kierowcy symulatorów mają do powiedzenia w stosunku do realnych kierowców. Nigdy nie siedzieli za kierownicą. No, może za kierownicą siedzieli, ale nie dużego zestawu. I mądrzą się, jakby przeczytali niejedną książkę albo przeżyli niejedną trasę. W związku z tym, co mogę powiedzieć do kierowców symulatorów? Trochę pokory, dlatego że wiedza, którą można wyciągnąć z YouTube'a, z niektórych kanałów, które są świetnie prowadzone, to jest bezcenna wartość. Ja sam pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę kierowcy, zanim zacząłem zdawać egzaminy, wiele oglądałem właśnie tych programów i nie hajtowałem tego. Po prostu brałem... To było dla mnie jak powietrze, po prostu z tego się uczyłem. I dzięki tym filmikom w przeszłości sobie, jak miałem jakieś problemy, a już nie jeździłem w podwójnej obsadzie ze szkoleniowcem, często sobie przypominałem lub wchodziłem na YouTube'a i patrzyłem, co inni koledzy robią w danych sytuacjach. W związku z tym kierowca z symulatora to nie jest kierowca, to jest po prostu zwykły gracz, który dzisiaj gra w ciężarówkę, a jutro gra w szachy, albo w warcaby, albo w Pac-Mana, tak jak kiedyś się grało, albo w inne gry. Więc to chyba szacunku dla tych, którzy tutaj pracują i robią te filmiki, bo to też zajmuje czas. To tyle z mojej strony. Właściwie tutaj nic ująć, nic dodać. Tak jak mówiłem, tam link do tego filmiku dalej nie jadę, zostawię pod filmikiem, będzie ktoś tam chciał go obejrzeć. Z tym, co ja tam mówię, to oczywiście to są stare informacje, jak jeszcze pracowałem w Skandynawii. I tyle. Zapraszam was na następny odcinek i pozdrawiam.